Witam, witam widzów z tej strony Alezar. Dzisiaj tak trochę inny film. Dzisiaj przedstawię wam mój ekwipunek w CS-ie, jaki posiadam. I tak, przedstawię jaka jest około wartość tego ekwipunku, pokażę wam moje inwestycje i pokażę wam w sumie to wszystko, co mam, inwestycje i ile to dziś kosztuje. I tak, jeszcze na wstępie chciałbym zachęcić do subskrybowania kanału, oczywiście, fajnie by było, zalajkowania filmu i użyciu kodu Elzar na K-dropie. Może kiedyś wywalczy tam współpracę. No i dobra, przejdźmy już do konkretów, czyli do tego ekwipunku. Jakieś tam śmieci na wstępie i ostatnio sobie też zakupiłem kałacha Stalna Węglana. No, niebieski pattern jest średni, bo jest średni. Kupiłem go z zamówienia po jak najtańszej cenie. Chyba tam, nie, Jezu, nie będę was mówić, żeby was nie oszukać, 560 zł, coś koło tego. Może tak, coś koło tego, 560, coś koło tego. I tak, kupiłem go do gry, bo mi się podobał. I po drugie, kupiłem go dlatego, żeby leżał u mnie w ekwipunku jako też inwestycja długoterminowa. Bo jest to dobry skin, który można grać i jest również dobrą inwestycją długoterminową jako skin, moim zdaniem. Bo jest z dobrej kolekcji, jest ich coraz mniej, rośnie cena, wiadomo, pattern nie może jakoś super nie powiększa ceny, ale jest spoko inwestycją, nie? I plus skinem. A miałem budżet, chciałem go kupić, więc stwierdziłem, że będzie to spoko zakup ostatnich rzeczy. No i tak, to jakieś kolejne zwykłe skinki. Hyperbeast niedawno kupiono również, po prostu do gry. Kolekcja spoko jest, ale czy jakoś to będzie przez to strasznie się zmieniać w cenie w najbliższym czasie? No, niekoniecznie. Dobra, przechodząc dalej, mamy Butterfly'a Rust Code'a, którego też niedawno kupiłem. Udało mi się do niego to zbierać. Jest to tak. Go kupiłem z przyczyn takich, że po prostu mi się podoba przede wszystkim, ale również jest to spoko inwestycja, bo kosa to chodzi teraz po 3200 około na rynku, a udało mi się wyjąć za 2900 i to niedawno, więc spoko. I co, będę z nią długo grał i pewnie będę ją sprzedawać coś minimalnie za 4 koła jak będzie, więc to pewno się zwróci. I tyle do przodu, prawda? No takie zwykłe skiny, glowsy, po prostu glowsy, tanie glowsy. Dlaczego takie? Bo pasują do kosy i bardzo fajnie ten set z kosą. Fajnie się to skomponuje z kosą. I w sumie tylko dlatego są jakoś. Mi się wybity nie podobają, chociaż lubię hydry glowsy na przykład, bo ładnie wyglądają, ale te do mnie jakoś super nie przemawiają. Dobra, tu naklejki. To jest typowe openingowe naklejki, nie są takie stricte inwestycje, są to openingowe. Outsidersy, trochę zakupiłem ich z zamówień, ale to przejdźmy dalej. Tak samo ta naklejeczka, też kupiłem wcześniej więcej, ale wyprzedałem się z nich i mam teraz tylko jedną. Kolejny skin pod granie, może nie w najlepszym flowcie, bo to znowu było z zamówienia zakupione, ale tak samo pod granie i pod inwestycje, kolekcja Terrain, skin biały, myślę, że bardzo by się ocenię na przestrzeni teraz lat. Plus, no jest ładny, tylko myślę, żeby go nie sprzedać, bo on chyba kosztuje około 70 zł i nie zainwestować w stan Factory New, w którym będzie po prostu biały, dużo ładniejszy. Tylko taki już niestety kosztuje chyba 250 zł, z czego co dobrze pamiętam, jak chcecie, możecie mi poprawić. Jakieś zwykłe skiny, Kraken, skin, który w sumie też jest fajny i jest inwestycją. Tu mam magazyn z moimi inwestycjami takimi innymi, więc przejdziemy do niego na koniec w sumie odcinka, do niego wrócę. Dobra, więc tak, kolejne skiny. Hydra, bardzo ładny skin, tak szczerze. Stan to jest. Jaki to jest stan? Powiedzcie mi. Mocne zużycie to jest skin, który kupiłem, bo mi się bardzo podobał. Ten P9, strasznie lubię sobie P9 grać, ale też pod inwestycje jest dobry, bo fajny. Znaczy, dobry. Kolekcja CS20. No, ja ogólnie nie lubię tej kolekcji, ale może coś by się z nią stało, wiadomo, jak jest z rynkiem. Generalnie ja nie polecam te skrzynki ogólnie inwestować i tak dalej, CS20, ale wiecie, niech sobie leży, plus jest ładny. Zwykłe skiny pod granie, DGL, który mi się po prostu podoba strasznie. Kolekcja załamania to już swoją drogą, nikt nie z dropu, to pewnie też skin trochę podboostuje do góry. To jest tak, z Riptide'a, w sumie takie zwykłe skinki, polecam. Inwestycje w kolekcji Overpass, tak szczerze, bardzo fajnie rośnie na przestrzeni czasu i jest to spoczko, spoko, spoko, naprawdę inwestycja. Może kupić taki, wiecie, w lepszym stanie, tylko że tam chyba dużo wygiba się w cenie, duża jest różnica w skinie burza, ale ogólnie mam grę z taką MP9, tak real talk według mnie. Może nie tak poobdzielano, ale mi się na przykład podoba, ale to oczywiście mój gust, nie? Jakieś zwykłe skinki, znów naklejki z openingów. Dobra, przejdźmy trochę niżej. Naklejki, naklejki. Kolejny kałach, którym grałem przed tym Stalna Węglana. Inwestycja i zakup skina pod grę oczywiście. Mogę się pochwalić, bo kałacha kupiłem za 300 chyba 50 zł, a aktualnie jest warty 520. Więc mam go już trochę, bo mam, ale
rośnie w cenie, plus fajny skin do grania, tak szczerze. Tylko ten magazynek obśrupany, bo to jest mocne zużycie, ale oprócz tego to nie narzekam, naprawdę fajny skin. Każdemu polecam, kto jest tym zainteresowany, kupić jak najszybciej, będzie co zdrożał i z zamówienia, bo często może fajniej wyhaczyć. RMR-y, też był to opening. Czempiony, które fajnie rosną w cenie, o dziwo, no ja nimi gram standardowo, nie myślałem chyba zbytnio o inwestycjach, jakie zakupiłem, ale kiedy ta inwestycja długoterminowa, to też bardzo dobra inwestycja w czempiony i też mi fajnie rosną w cenie. Glockwater Elementar z Breakouta, super naklejka do inwestycji, bardzo polecam, jestem jej fanem, kosztuje chyba już dyszkę, więc spoko, a za 2 zł można było je nakupować, kurwa, w trakcie operacji. O Jezu, nie chcę się pomylić, nie chcę mówić, bo się pomylę, to było z operacji, tu jest napisane czy nie, jak to była operacja? Nie chcę mówić, bo się jebnę, wiecie? Dobra, nieważne, przejdźmy dalej. I ostatni skin to AWP Naruszenie Kwarantanny, którą też kupiłem dawno temu. Kupiłem ją chyba za 90 parę złotych, czyli jak Shatter niedawno po wyjściu Shattera i mi się bardzo podobało do grania. I jest to też dobra inwestycja, wtedy też o tym nie myślałem, żeby to była inwestycja, bo po prostu chciałem mieć tą awkę, bo bardzo mi się podobała i chciałem ją mieć do gry. Aktualnie awka jest warta 250 zł, więc naprawdę spaczko i to jest chyba zaprawiona walka, o ile się nie mylę. Nie, to jest mocne zużycie, to nawet spoczko w takim razie. No i dobra, no to wszystko już tu przedstawiłem, co chciałem. Możemy przejść do magazynu, chociaż nie będę, o jeszcze Roxiki, to jakieś holo, to jest akurat Roxów, inwestowałem tak samo w Hadesa i to w sumie chyba wszystko, co kupowałem. Tam już jest tylko po jednej rzeczy, bo wiadomo, już wyprzedałem się z tego. Ale no, dobra, przejdźmy dalej, przejdźmy do magazynu, w którym mamy głównie skrzynki. I tak, jakieś outsidersy, których nie kupiłem jakoś dużo, bo mieli zmienić te logo, to tak kupiłem testowo, bo ja nie wierzę w takie często rzeczy, kupiłem testowo sobie tam troszkę tych outsidersów. Skrzynie załamania, tu generalnie wszystkiego było więcej, ale wszystko w piku posprzedawałem i teraz mi zostały takie trochę reszki, ale no zawsze coś. Tak, skrzynie załamania, które polecam, strefy, zagrożenia, klacze, jakieś gammy dwójki. Klaczyki, strefy, oczywiście breakout, jakiś tutaj się znajduje, cienie, gamy, naklejki operacji Riptide, do których jest osobny film na kanale, więc nie będę się zbytnio o nich teraz wypowiadać, ale ogólnie jest to spoko, spoko sprawka. Jakaś naklejka z openingu, operacja Riptide, która sobie u mnie leży, Broken Fang, szaterki, które też są bardzo dobrą operacją, kolejne po ciężkich walkach tutaj sobie leży, naklejki Winiego. Koznowy Riptide, Spektrumy, jakiś dropik, podpis, nie wiem co on tutaj robi, nie pamiętam jego powstania, trochę pojemników, trochę zmisowanych inwestycji, ale no jakoś działamy, Roxik w papierze, skrzynki, ogólnie teraz te inwestycje jest ich mało, około to jest wartość tego, wartość tutaj tych inwestycji to jest teraz, o Jezu, nie wiem, z 200 zł około. Tak, no tutaj tych stricte 200 zł, może 200 z groszami, jakoś tak, bo generalnie po prostu wyprzedałem się z większości rzeczy i zajmowałem się innymi rzeczami, więc będzie trzeba coś dokupić, a ogólnie wartość całego mojego ekwipunku wynosi około 6000, więc szału nie ma, może jakieś straszne biedy też nie, ale no wiadomo, nie jest to, że jeszcze nie jest jakiś potężny jeszcze ekwipunek, ale jeszcze, powiem tak, jeszcze nie jest. Spróbujemy z tego zrobić coś 10 koła w następnym roku, bo w tym tak nie widzę, nie idzie zbyt najlepiej, a w następnym jakieś 10 koła, skromny dojść, 10 nawet 11, 12, byłoby spoko nawet podwoić ekwipunek do 12 właśnie, no fajnie. I też polecam kupowanie skinów z kolekcji, które rzadko dropią, te skiny też będą w cenie rosły. No dobra, to było na tyle w tym filmie, ja jestem Elzard, trzymajcie się, cześć.